Cześć, zapraszam Cię do materiału, w którym przedstawię Ci najbardziej popularne, najbardziej znane i medialne włamania na giełdy kryptowalutowe oraz postaramy się przemyśleć to, w jaki sposób ta działalność miała wpływ na kurs kryptowaluty, kurs głównie Bitcoina, a co za tym szło oczywiście kursy pozostałych projektów. Myślę, że to będzie ciekawa analiza, dająca trochę do zastanowienia się tak naprawdę nad rynkiem kryptowalut i nad tym, co tutaj ma tak właściwie znaczenie. Pierwszym tutaj z omawianych przykładów, których chciałbym przedstawić, jest włamanie na jedną z pierwszych giełd Bitcoinika. Było to w roku, giełda ta powstała w roku 2011. Co ciekawe, giełda została założona przez pana Złotonga, który później również dalej rozwijał się po sprzedaży Bitcoiniki w konwencji, w kontekście właśnie kryptowalutowej. To informacja na Bitcoin Talk odnośnie właśnie powstania giełdy Bitcoinika. I do czego tam doszło? Doszło tam tak naprawdę do trzech zdarzeń, które miały miejsce w roku, na przełomie właśnie roku 2012, w pierwszej, powiedzmy, jego części. Pierwsze zdarzenie związane było właśnie z kompromitacją serwerów, które hostowały tą giełdę, czyli serwery, które utrzymywały i na których uruchomiona była ta giełda. Było to zorganizowane w oparciu o infrastrukturę dostawcy Linode i te serwery właśnie zostały przejęte. W efekcie czego giełda ta straciła 43 tysiące bitcoinów, co na ówczesne czasy było warte ponad 200 tysięcy dolarów. Kolejna sprawa, kolejny błąd ze strony Bitcoiniki, czyli wykradzenie funduszy z tak zwanego hot walleta giełdy poprzez kompromitację adresu e-mail jednego właśnie z osób, jednej z osób mających do tego dostęp. Czyli dosyć prosta sprawa, no niemniej jednak był to rok 2012. W efekcie czego skradziono 18 tysięcy ponad bitcoinów o wartości ponad 90 tysięcy dolarów. I trzecia podatność wykorzystana w lipcu 2012 roku właśnie w obszarze giełdy Bitcoinika. Tak się składa, że część środków Bitcoinika również przetrzymywała na MTGOX i tutaj problem polegał na tym, że wykradziono klucz dostępowy umożliwiający właśnie na wymianę tych funduszy pomiędzy MTGOX-em a Bitcoiniką. I w efekcie czego tutaj skradziono dokładnie 40 tysięcy bitcoinów i 40 tysięcy dolarów. Co ciekawe, Bitcoinika oczywiście tutaj miała duży związek z MTGOX-em. Natomiast jeśli chodzi o takie refleksje, do czego to doprowadziło. W efekcie tego włamania, tak naprawdę wykorzystania tych trzech błędów w zakresie Bitcoiniki, skradziono po sumowaniu ponad 100 tysięcy bitcoinów i 40 tysięcy dolarów. Tutaj najbardziej poszkodowaną osobą, która odczuła te włamania, ten upadek Bitcoiniki, tak naprawdę był Roger Ver, który stracił w tym ponad 24 tysiące bitcoinów, także dosyć pokaźna kwota, również jakby na tamte czasy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób zachował się rynek i w jaki sposób wpłynęło to na cenę, to przedstawia to ten wykres. Tutaj ta czerwona kropkowana linia to oczywiście data związana z
wykorzystaniem podatności w serwisie Bitcoinika. Jak widzimy, tutaj rynek nie za bardzo przejął się tą sytuacją i cena dosyć na przestrzeni kolejnych miesięcy i tak utrzymywała się w trendzie wzrostowym. Dodatkowo, jeśli chodzi o takie bardziej długofalowe konsekwencje wykorzystania podatności na Bitcoinice, to było to, że również został upubliczniony kod źródłowy całej giełdy, co spowodowało powstanie kolejnych tego typu giełd, które oczywiście korzystały z tego kodu źródłowego Bitcoiniki. Tutaj jako ciekawostkę mogę dodać, że giełda Bitfinex, a tak naprawdę jedna z pierwszych implementacji tej giełdy, również w pewnym stopniu wykorzystywała kod źródłowy z Bitcoiniki, który został wtedy udostępniony. Kolejna sprawa, kolejna dosyć głośna, jeśli nie jedna z najgłośniejszych tak naprawdę sensacji, wydarzeń związanych z bezpieczeństwem giełd kryptowalutowych, czyli włamanie do giełdy MTGOX, które już myślę zostało dosyć w dużym stopniu w internecie przedstawiane. Tutaj z ciekawych rzeczy giełdę MTGOX początkowo zorganizował Jeb McCaleb, czyli osoba, która później również tworzyła firmę Ripple, token XRP, oraz następnie skierowała swoje wysiłki w stronę projektu Stellar. Następnie MTGOX został sprzedany do Marka Karpelsa, który dalej już kierował właśnie tą organizacją, tą giełdą. I tak naprawdę tutaj przedstawię taki dosyć ciekawy wycinek z czatu pomiędzy właśnie Jebem McCalebem a Markiem Karpelsem, który informuje właśnie o tym, że środki, a dokładnie BTC, zostały z tej giełdy wykradzione. Było to prawie 80 tysięcy bitcoinów, na tamten czas warte około 70 tysięcy. Tutaj artykuł prezentowany w tym momencie na ekranie, który wyświetlam, przedstawia bardzo dokładną analizę tego, jak przepływały te środki, co się z nimi działy po właśnie ataku na MTGOX-a. Ten link umieszczę w opisie filmu, aby każdy zainteresowany miał możliwość sobie to w wolnej chwili przeczytać. Jeśli chodzi o zachowanie ceny Bitcoina po tym właśnie nielegalnym, nieautoryzowanym wyprowadzeniu środków z giełdy MTGOX, to tutaj już widzimy zupełnie przeciwny kierunek, w którym poszła cena w następnych miesiącach. Widzimy, że zapoczątkowało to spadki wartości całego rynku. No, na tamten czas myślę, że można powiedzieć, że spadek wartości głównie Bitcoina. Kolejna sprawa tutaj włamania na giełdę Bitfinex, czyli na powiedzmy takiego nieformalnego następcę Bitcoiniki. I tutaj doszło tak naprawdę do czterech zdarzeń w sierpniu 2016 roku. Przede wszystkim pierwsze zdarzenie to nieautoryzowane wypłacenie środków z giełdy Bitfinex, po czym organizatorzy, osoby odpowiedzialne za Bitfinex zdecydowali się wyjawić tą podatność, która spowodowała właśnie możliwość wyprowadzenia w sposób nieautoryzowany tych środków i oczywiście to zostało załatane. Kolejna sprawa, czyli okradzenie portfela typu multisig właśnie P2SH, czyli pay to script hash. Są to specjalne rodzaje adresów, które właśnie w złożony sposób umożliwiają tworzenie portfeli właśnie multisignature, czyli tak popularnie określanych jako multisig.
Do pewnego momentu tutaj w historii kryptowalut można było to śledzić, tego typu transakcje, na portalu p2sh.info. Jednak w chwili obecnej ta strona jest już przekształcona w stronę takesstats.com. Linki oczywiście do tej strony również umieszczę w komentarzu, w opisie tego filmu. I tutaj po kliknięciu właśnie na Pay to Script Hash możemy sobie prześledzić operacje na tych takich, powiedzmy, zaawansowanych rodzajach portfeli, które przede wszystkim wykorzystywane są przez giełdy. I teraz zobaczmy, jak to wpłynęło na cenę Bitcoina po tym okresie, w którym to miało miejsce. Tutaj widzimy, że w pewnym momencie od razu po upublicznieniu tych wydarzeń kurs, cena Bitcoina mocno spadła w dół. Jednak później stopniowo, myślę, że w kolejnych miesiącach zyskiwała na wartości. Bitcoin zyskiwał na wartości i ten utrzymywał się, myślę, że w miarę wzrostowy. Tutaj oczywiście w ramach, że tak powiem, naprawy tych błędów powstał po drodze token BFX za pomocą tutaj specjalnie wynajętej do tego organizacji skupiającej się właśnie, działającej na rynkach finansowych w celu uratowania funduszy giełdy Bitfinex. Został wyprowadzony token BFX, który później był skupowany i powiedzmy, że dzięki temu tutaj giełda Bitfinex jakoś odrodziła się po tej, powiedzmy, myślę, że można tak to nazwać, katastrofie. Tak naprawdę tego typu akcja, mówiąc o takich długofalowych konsekwencjach, przyniosła to, że zapoczątkowała w pewien sposób tokeny giełdowe. Ten właśnie token BFX był takim prekursorem, takim pierwowzorem tokenem typowo giełdowym. Co ciekawe, również swego czasu popularny był token Yunus Seed Lio, o skrócie Lio, który również tutaj w tym zakresie, w oparciu o te mechanizmy, powiedzmy, inżynierii finansowej, funkcjonował. Jeśli chodzi o to, co dalej działo się z tymi wykradzionymi środkami, to w 2019 roku aresztowano dwóch braci, dwóch Izraelczyków, którzy prawdopodobnie dokonali tego ataku na tą giełdę. Jednak udało się odzyskać jedynie 28 bitcoinów, z czego, co stanowiło tak naprawdę bardzo mały ułamek całkowitej skradzionej ilości z Bitfinexa. I kolejna sprawa, kolejny właśnie ostatni już tutaj w tym materiale przeze mnie przygotowany atak, czyli włamanie na giełdę Binance, które to właśnie miało miejsce w 2019 roku. Tam 7000 bitcoinów w maju, 8 maja tego roku, również zostało wyprowadzonych w sposób nieautoryzowany z tak zwanego gorącego portfela. Giełda Binance na tamten czas umożliwiała handel, umożliwiała trading ponad 600 parami kryptowalutowymi, także już na tamten czas to była jedna, praktycznie największa giełda kryptowalutowa. Także ten atak również dosyć powinien przynajmniej odbić się na całym rynku. Jednak jak widzimy po wykresie, nie miało to większego wpływu na ceny Bitcoina. Tutaj trochę takie kuriozalne jest, że po włamaniu na największą giełdę, na giełdę Binance i skradzeniu 7000 Bitcoinów, cena tak naprawdę rosła i trend również był wzwyżkowy, trend był rosnący. Jeśli chodzi o takie bardziej długofalowe następstwo włamania na giełdę Binance, to było to niewątpliwie powstanie pewnego rodzaju funduszu
rezerwowego funduszu gwarantującego zwrot środków na Binance. Nazywa się to Secure Asset Fund for Users, w skrócie SAFU. I między innymi polega to, w dużym skrócie mówiąc, że z fee, czyli z opłat pobieranych przez giełdę od tradingu, część kwoty, około 10%, zostaje przekazywana na ten fundusz, który później umożliwia tak naprawdę zwrot tych środków osobom poszkodowanym, oczywiście w pewnym stopniu. No tutaj pamiętajmy, należy zwrócić uwagę na to, że te kryptowaluty, ich środki, wartości nie są w żaden sposób regulowane, nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia, także tutaj giełda Binance jako sama z siebie po prostu wyszła z taką inicjatywą uruchomienia funduszu SAFU, który w pewien sposób właśnie ma gwarantować zwrot środków, zwrot części środków w przypadku właśnie włamań czy też nieautoryzowanego wyprowadzenia zasobów z giełdy. I to wszystko, jeśli chodzi o to, co chciałem w tym odcinku przedstawić. Podsumowując, streściłem tutaj cztery najbardziej medialne, najbardziej znane włamania na giełdy kryptowalutowe. Co ciekawe, w większości tych przypadków włamanie na giełdę nie miało wpływu na kurs, na cenę Bitcoina, co można było wyczytać z wykresów przedstawiających właśnie wartość Bitcoina w momencie dokonania tego włamania, jak i później w okresach kilkumiesięcznych następujących po tym włamaniu. No, jak to świadczy o całym rynku, to również tutaj myślę, że sami możemy sobie odpowiedzieć. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Zawsze staram się na nie wszystkie Wam odpowiedzieć. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć.